Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Ravenporta. W dzisiejszym odcinku uprawiamy i siejemy to duże pole. No i przy okazji dzisiaj z kultywatorem jak przejadę, to zobaczy ile to ma hektary, bo to ma chyba 6,5 hektara, coś tak mi się zdaje, to pole. Nie wiem, bo skultywatorowany już mam 2,30, a robię drugie kółko. Nie wiem ile tu może być hektarów, 10? Myślę, że 10 może być tutaj. Albo coś koło tego. No, robię sobie pierw poprzeczniaki dwa razy, a potem nastawiam sobie nawigację i będę latał. No i kasa mi spierdziela, no bo case tam sobie wapnął zupełnie na gospodarstwie. No, 2200 za 19 ton wapna. I co to jest? Mówisz, że case się zablokował? No dobra, to pójdziemy zobaczyć. Aha, osiewnik, dobra. Aż bym zrobił altaba, zobaczyć czy się nagrywa, ale no nie. Nie będę tego robił. No pewno się nagrywa, no bo klikałem. No i dobra, i lecimy. No i poprzeczniaki są zrobione. Na dwa razy objechane i siewnik ustawię, żeby od środka siał. Bo ja muszę zacząć zawracać, tak? A na końcu on sobie te dwa razy w koło objedzie. 10:40. Jajka za 5600 sprzedałem. Stwierdziłem, że jak będzie powyżej 5,5 tysiąca za jajka, no to sprzedaję, no bo nie ma sensu trzymać tych jajek. I zarobiłem z tych jajek w sumie sam nawet nie wiem. 60 tysięcy? 69 tysięcy za jajka zarobiłem. Okej, się rysuję 100, widzę. Myślę, że zaraz będziemy hamować. No i potem go wyślę do domu, aby pojechał posiewnik. Dobra, staniemy sobie tu, bo nie wiem z którego on punktu ruszy. Może ja mu pomogę, czekajcie. Z którego punktu on będzie chciał ruszyć? Aha, z tego. Też dobrze, ale to za chwilę. Tutaj muszę ten trójkąt zwapnować, bo niestety wapna zbrakło i no i nie dał rady zwapnować. Dobra, ale i tak muszę czekać, aż ten drugi przejazd robi, no bo... Bo ja tędy muszę jechać. No i dobra, i wapnujemy. Jednak stwierdziłem, że tego real model wywalę, no bo... bo to z nim więcej roboty niż pożytku. Dobra, wyłączamy kurs, no bo na ranczo jechała MK. No, M-ko nawet szybko się jedzie, 40 na godzinę. Chociaż... Nie no, M-ka musi stać przy kurach, ale tak ogólnie... Czekaj, 16 dowóz wapna. No i dobra, i postaram case naciągnąć, jak mogę M-ką siać. Przynajmniej M-ka może siać. No bo ma te swoje 300, 150 koni, czyli do siewnika idealnie. A, wróć, jeszcze popaliwo. Jeszcze popaliwo, potem na pole dopiero. No i mamy 6 minut odcinka. Chłop z wapną.
Dobra, dziękuję. O, aż terka zgasła. Nie, no Blacko ma 12 metrów i ja mam 12 metrów. Znaczy ja mam 12 i 2 niby tą talerzywkę, czyli tam 40 cm bym miał zapasu, no ale 3 razy w koło to ja nie chcę tego pola obierzeć, no bo to nie ma sensu. Bo co, wtedy w środku to ile ja bym pojeździł? Mało co. Dlatego wapna nie krótce nie talerzuje, no bo po co? No i dobra. I będziemy tutaj zaraz kombinować, jak to zrobić. Kort playa się nastawi na... No bo MK teraz w zasadzie bym stała w miejscu, a tak to chociaż będzie miała robotę. Tam kurnie trzeba podgarnąć często. Wystarczy, że raz albo dwa razy dziennie podgarnę i jest dobrze. No i dobra, i ten tutaj róg jest wytalerzowany ładnie. ...45 stopni, bo pod takim kątem będziemy talerzować. No i dobra, jest zrobił... Stój, bo on będzie leciał drugi raz, drugi raz na dół. Generacja kursu. I zobaczymy, co to idzie wygenerować. Ja chyba na dole, że tu miała być soja. Dobra, generacja kursu i zobaczymy, co tu da się wystrugać z tego kursu. 11,8, urocie na 2, tylko maszyn 1, na różniku uroci obrót. Na początku urocia rzędy. Od tej strony co ja myślę? Tak. Oj, jest. No dobra, czyli zacząć siew. No on nie ma 45 stopni kąta. No dobra. No to muszę jeszcze ze 2-3 przejazdy kulterkiem zrobić i potem dopiero mogę puszczać siewnik. Nie będzie miał 45 stopni, tylko ma trochę mniejszy kąt. O i przy okazji będę ciągle tego pociąga widział. No te dwa przejazdy to szybko pójdą, bo to są krótkie jeszcze. No trudno, będę się raz przy razie uprawiać, żeby ją w miarę miał do siewu. No niestety nie ma 45 stopni. Dobra, to chyba myślę, że już można go puszczać, no bo 10 minut odcinka jest. Trochę z uprawy. No to będzie fajnie widać, bo ja będę uprawiał, a zaraz obok mi będzie siał, także... I dobra, jak tam prędkością jest, no... Dobra, można go trochę skręcić. No i na 3 przejazdy mam uprawione, na 3,5. ...45 minut to będzie siało, dobra. A, więc z 15 z tym ziemnikiem nie pójdzie. No bo on chyba ma tylko na to ograniczenie. Ma chyba tylko ograniczenie do 15 osób. Sailera sobie kupię, takiego 6-metrowego, do orki idealny.
Prędkość robocza 15, no. Znaczy no, na początku będzie miał więcej kręcenia, bo ja trochę szybciej będę zawijał. O, tak będę miał kamerę i wtedy będzie ładnie widać tą M-kę jak sieje. No i będzie gitara, jakoś to powoli zasiejemy. Dzisiaj jest sobota. 13.10. 13.11 prawie. No ja wrzucam odcinek dopiero 20 z ramem portalu, nagrywam 23, także jest dobrze. Jeszcze trzeba będzie Fels Bruno nagrać na jutro. Znaczy... To w zasadzie to nie wiem na kiedy, bo... W zasadzie powiem wam, to ja nie wiem na kiedy będzie Fels Brun. No bo jak ja nagrywam ten odcinek w sobotę 13. No dawaj, zaraz się wykręcić, dawaj. Skoro ja nagrywam ten odcinek w sobotę 13, to skąd ja mogę wiedzieć, kiedy będzie kolejny odcinek z Fels Bruna? No. O! A teraz to w sumie duży klin. O jest. Dobra, muszę nadganiać, bo ja widzę, że mi to zaraz będzie brakować miejsca. A czy jemu? No bo jakbym miał taki kąt jak ja, no to też na siebie było, bo on ma tam chyba 30 stopni ustawione. Nie wiem pod jakim kątem tam się je nawet. Ale widzę, że muszę nadganiać. No za to zajadę pod 45 stopni, pod 45 stopniami, no to po prostu mam tak jakby troszeczkę krótsze paski, on ma takie fest długie. No ale szerokość 12 metrów, czyli tyle co ja mam. Znaczy on 12,2 niby według sklepu, a według nawigacji on 12,5 ustawiony i ładnie kryje. No i dobra. A pod same tory trzeba prawie podjeżdżać, żeby zawrócić. A, dobra, kawałek nie wziął. Ale to jak przejadę drugim przejazdem, to zagarnę i może ewentualnie będzie mało mijaczek, ale to tam się wnikiem zagarni. Ważne, że jest uprawiony, tak? Przed nim. No i teraz MK chociaż będzie wykorzystywana do siewów. No po co mam męczyć mojego dużego case'a? Po co mam męczyć case'a z siewnikiem? No chociaż on miałby lżej, jakby nie patrzeć, by miał trochę lżej niż MK, ale... MK też musi w polu popracować. MK na początku dużo robiła. Bo z pługiem latała, potem latała z... No jakby... Głównie z kultrem latała, a ten case siał. No a wtedy był Realmo, to też inaczej było. No i do takiego siewnika to ja wolałem sobie zapiąć case'a, bo 3 razy lepiej szedł niż MK. No bo wiadomo, Realmo to Realmo. Jakie zęby robi. No patrz, tutaj on jest prawie przy moim uprawionym, nie? On jak tak zawija, to już jest przy moim uprawionym i dlatego muszę się tak w miarę sprężać. No, tylko odstępu może 5-6 metrów od niego, tutaj na nawrocie. Ładnie z tym siewnikiem ciśnie, powiem wam. Co, w kolejnym żniwa odcinku robimy? Tylko już takie lepsze żniwa, bo będzie nowy kombajn. No i ogień. Ogień w szopie.
Gasimy sobie powolutku. O, widzę, że ten tam zawraca, czyli już prawie na moje uprawione będzie wjeżdżał. Z tego co widzę. Właśnie on ma chyba taki jakby większy skos ustawiony. No bo on ma większy skos i dlatego tak dłużej mu te paski schodzą. Chociaż mi też już teraz trochę nawet długo schodzi jeden przejazd, ale... Ale tu te dwa przejazdy też będzie krócej. Że tu moje dwa przejazdy będzie krócej. O wiele krócej będzie, tak że będę też już nadrabiał tymi przejazdami. Bo te dwa przejazdy moje już będzie krócej, bo tam już będzie koło tego zjazdu na dół. No, także damy radę. Tylko ja wcześniej przed siebie muszę objechać sobie dwa razy w koło talerzówką. O, ale tu dół jest. A to ja jednak go nie zakopałem? A dobra, może być ten dołek. Talerzówka uprawia, to siednik jak przejdzie górą, to też zasieje. To tam takie szczegóły, tam nikt nie będzie widział. A, bo tym siewnikiem wadzi o tory, dlatego nie może zawinąć. Ale on zakręca, bo widzę. Jeszcze tak ze 5-6 metrów? A, dobra, już poszedł. O, już poszedł, dobra. W sumie najlepiej jakby co drugi jechał, wtedy tak zawracał, bo wtedy by był mniejszy skos miał do wjazdu, ale... Ale jest dobrze. No siewnik w sumie tak dużo nie odstaje ode mnie. Napuściłem go później, no bo wiadomo. Bo ja coś uprawione musiałem mieć. Ale widzę, że tak strasznie dużo to nie odstaje ode mnie. No teraz to ja mu odejdę, no bo tutaj będę miał ostatni przejazd taki długi, a potem już będą krótsze, także to ja już mu będę odchodził fest. A on ma cały czas takie długie. No to teraz to ja mu będę odchodził dopiero. O, no do rogu 15 uprawiamy. Mi się zdaje, że to może być chyba nawet mój ostatni prawie że przejazd na 15. No bo na kolejnym przejeździe to już będę na rogu 15 tutaj, a nawet nie będzie ta 15 się kończyła. No, jeden przejazd i będzie 15 skończona, tak jakby stależowana cała. Tu gdzieś się 15 kończy na tym drzewie, albo za drzewem kawałek. Ten tam jak zawija. Nie no, tam ma fajnie zawijać, no bo tam w miejscu zawinie, ale tutaj nie z tej strony nie zawinie, bo są tory. No 200 litrów już na odcinku zrobiły jajek. 45 minut będzie nowa kura, czyli 46, także też dobrze. Dobrze, dobrze, że pociąg jedzie, a go nie ma z tej strony. Przecież pociąg i tak by mu nic nie zrobił, no bo jedzie po tym drugim torze. No i dobra, i mamy uprawione i teraz już kolejny przejazd będzie lepiej się skręcać, no bo już jest tak... Nie ma skosu. Tylko jest już tak bardziej prosto. Także to też jest fajnie. No teraz to widać, że mu odeszłem z tą talerzówką. Teraz widać. Teraz dopiero widać, że odeszłem z talerzówką. Tym przejazdem dopiero widać, że mu odskoczyłem teraz.
No ale też widzę, że mi się paski skracają, także to też działa w dwie strony. Że mam krótsze, a ma cały czas takie długie, no. No i gitara. 16,5 motogodziny ma MK, RK, a MK ma chyba 12, prawie 13. No. No, 13 godzin ma RK. MK. RK ma 16,5, a MK ma 13, także MK też teraz będzie miała roboty, no bo z siewnikiem będzie sobie latała, a Case będzie głównie stał zaprzężony z rozsiewaczem. RK to wiadomo, transport, bo silny ciągnik i pociągnie dwie przyczepy tamte. Bo ja teraz to zrobiłem, zestaw, że jest szczepięty dwie przyczepy i biorę na raz 50 ton chyba. Czyli 53 tony chyba, coś takiego biorę. Albo 52 tony, jakoś tak biorę, coś koło tego. Niby mu odskoczyłem, ale teraz jak już dojechał, to znowu mi doskoczył. Ale to tak jest. No a tu jeszcze ze 4 przejazdy, myślę. I już będzie fajnie, bo już będzie króciutko. Już będzie tylko ten 17 cała do stależowania. Już wtedy będzie króciutko za 4 przejazdy, także. O, i gitara. Ładnie opuściłeś, ładnie, tak. No to mi takie talerzowanie schodzi na tym polu jakieś 30-35 minut. No, na odcinku mam, widzę, że 24 minuty prawie. No, tylko że już miałem raz koło objechane, także to też mogę sobie dolić te 6 minut. Czyli już jeżdżę tak jakby 30 minut na tym polu. No, ważne, że godziny się wbijają w John Deere'ach. No, Case, w zasadzie to Case nie ma też mało, bo ma tak... O, Case ma najwięcej, 17,6, ale to się szybko zmieni. RK go dogoni, wyprzedzi nawet. No ja jeszcze jeden przejazd i będzie a będzie tutaj króciutko. A będzie króciutko kolejny przejazd. Ole, odejdzie teraz kawał pola, ty. No to teraz to faktycznie odejdzie. Tym przejazdem to faktycznie dużo odejdzie, widzę. A już mamy stależowane, kultrowane 7 hektarów. Już walnąłem 7 hektarów. Nie no, tam talerze, to hektary można kraść. To jest chyba z 8 hektarów. Nie wiem, zresztą jak talerzuję, to zobaczę. No, na dzisiejszej sesji wszystko talerzuję. Na poprzednim zapisie gry, no może tam miałem 30, maksymalnie 50 metrów ujechałem. No i dobra. No i tu już było bardziej równo, to już jak tu jest równo, to tutaj się fajnie zawraca. No, MK teraz mnie dogoni troszeczkę. Ale spokojnie, ja zaraz odskoczę znowu, no bo ten... Tutaj już pas będzie oprawiony, to teraz tylko tu, a to szybko pójdzie. No i chociaż tak z pół odcinka pojeździliśmy koło siebie. Znaczy nie pół odcinka, tylko cały czas go widzę, tylko że to tak było tak raźniej, no bo bliżej było. No a teraz widzę, że tym przejazdem to ja fest odskoczę. No jaka różnica przejazdów tu jest, no ej.
stanie ja zrobię w tą stronę jeden przejazd, to tam już bym miał prawie cały przejazd zrobiony, no to wieta. A nie ukrywajmy, BMW ma jeszcze dłuższy przejazd, bo jeszcze tam na dół jest zjeżdża. Czyli MK ma jeszcze dłuższy przejazd. Bo tam na sam dół musi zjechać. Teraz już tak, już mnie nie dogoni. Bym chyba musiał grzać 40 na godzinę, żeby mnie dogonić. Naprawią ten silnik, żeby też szybciej sobie polatał. No ale już na równym tu. Zawraca także. Także ja też mogę sobie już w oczko jeździć. I spokojnie sobie zdążę uprawić. Bo DM-ki to mi brakuje, a może jej do mnie, zależy jak kto woli. No i teraz pojedziemy sobie w lewo i potem tutaj zawiniemy tędy i tak i będziemy talerzowane to i gitara. I to jest tylko taki klin, bo trójkąt zostanie. Jak to tam woli. No 28 minut, także 32 minuty i będzie po robocie. A to tak gdzieś może nawet 40 minut, żeby uprawić takie pole, ale to pole ma hektarów. Kurde, jak będzie miał więcej niż 8 hektarów. Ale to dobrze, bo tu muszą być takie kawałki, żeby to się zwracało, no bo jak ja sobie za siebie tutaj stoję, no to zbiorę z tego, powiedzmy, że 100 ton, jakbyśmy zebrali, bo jest to możliwe, razy 3000, no to jest 300, nie? 300 tysięcy. A soję ostatnio sprzedałem, chyba wczorajszego dnia była dobra cena, bo 2972. To stwierdziłem, że sprzedaję, no bo nie ma sensu czekać do 3000, no bo bym się jeszcze nie doczekał. A kasa była mi potrzebna. No ja sobie tutaj zawijam, a ten tam jeszcze taki kawał musi jechać. No ale przy okazji za chwilę dojedziemy do końca, to będziemy wiedzieć chociaż ile ma hektarów pole. No po dwa ary dochodzi. Nie no, po jednym liczę, ale myślałem, że po dwa będzie liczyć. Myślę, że na tamtej sesji, no to tak ja wiem, z 20 arów maksymalnie do pół hektara. No, ale nie, no pół hektara nie było, ale 20 arów na pewno tam było stależowane. Czyli najwyżej sobie doliczę te 20-30 arów i będę wiedział, ile ma pole. A dokładniej to siewnik mi pokaże, no bo on sieje. No bo on sieje. Od początku tej sesji, jak widzicie. A dokładniej to ile hektarów ma to pole, to mi pokaże siewnik. No i dobra, dwa przejazdy mamy stależowane. Nie no, powiem, że jak on 4 hektary już sapnął. No, do końca 4 hektary będzie miał zasiany. Czyli to prawie będzie prawie pół pola zasiane. No i dobra, i zdwijamy sobie talerzówkę. Tutaj na tą trawkę sobie stanę. No i dobra, idziemy sobie do MK-na chwilę. Naszą starczy? Starczy. No, a widzę, że on ma jeszcze trzy takie długie. Potem będzie miał fajnie już. 8,5 hektara ma pole. 8,5 hektara. A MK ma zasiane 4, czyli ma połowę pola zasiane. Myślę, że dojdzie do końca paska, to będzie połowa pola.
Dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko, cześć.